Dobry wieczór, kochani. Ten filmik będzie w odpowiedzi na komentarz, jaki dostałam. Jak sobie poradzić w obliczu cierpienia, słabości? Przede wszystkim chcę przypomnieć Tobie, piękny oglądaczu, że nie jesteś słaby. Nie jesteś słaba. Pod żadnym pozorem tak nie myśl. Bo już samo to, że jesteś w takim momencie swojego życia jak teraz, to świadczy o Twojej sile i odwadze, że stanęłaś w tym miejscu swojego życia. Szukasz siebie, decydujesz się wybrać inną drogę. Podziękuj sobie za to. To jest niesamowity akt odwagi, chęć właśnie spojrzenia na siebie z tej głębszej perspektywy, poszukania głębiej, wzięcia odpowiedzialności za swoje życie. Teraz rzeczywiście są trudne czasy i wymagające dla nas wszystkich. To, co się z takich praktycznych wskazówek, to, co ja mogę polecić ze swojego doświadczenia, kiedy mam nawał jakby myśli, natłok takich trudnych myśli, kiedy czuję, że system mocno napiera, bo to przede wszystkim trzeba zrozumieć, że tutaj system mocno napiera. Ludzie są wystraszeni naokoło wszędzie, nie wiedzą, co się dzieje, dlatego że świat się budzi, więc energia Ziemi wzrasta. I to motywuje ludzi do poszukiwań, a z drugiej strony te, którzy nie są gotowi, ściąga jeszcze bardziej w dół. Więc zależy, po której jest tej stronie, bo albo cię to wciągnie w górę, że wyruszysz z rozwojem, albo sięgniecie jeszcze bardziej w dół. I tutaj nie bój się tego, jak będzie z tobą, bo z tobą będzie dobrze, dlatego że ty chcesz, szukasz i jesteś w tej drodze poszukiwań. Nie ma czegoś takiego też jak dobrze, źle, że ten, kto po prostu nie chce szukać prawdy w swoim sercu, tylko ciągle wierzy w to, że cały świat jest odpowiedzialny za jego szczęście, no to jest ktoś zły. Nieprawda. To są po prostu stare paradygmaty, które ludzie ciągle pielęgnują w sobie. Ja dobrze wiem, jak trudno wyrwać się z tego systemu, więc absolutna wyrozumiałość i współczucie dla człowieka, który po prostu szuka. I taka ogromna, ogromna wdzięczność i szacunek dla każdego, który stawia się i chce inaczej żyć. Więc kiedy tak system napiera, kiedy czujesz taki strach, napięcie, zatrzymaj się w sobie, takie ćwiczenie praktyczne. Głęboki wdech i wydech. Połącz się ze sobą, skoncentruj się na energii, która płynie. Matce Ziemi, którą my jesteśmy połączeni tak cudownie w ogóle. Wyprostuj kręgosłup. Głęboki wdech. I wydech. Pozwól, żeby ta energia płynęła w tobie. Czyli kiedy jesteś w ciągu dnia, kiedy masz takie momenty, że coś cię rozprasza, coś cię atakuje, tak czujesz, że po prostu rozpraszasz się, ten strach cię tak dobija. Poczuj, jak przepływa przez ciebie energia Ziemi, energia kosmosu, przeplatają się w tobie, czuj to połączenie. Jak sobie o tym zapomnisz, to wracaj po prostu do oddechu. Dla mnie to jest niesamowite narzędzie. Nasz oddech. Po prostu oddycham. Naturalnie oddycham, ale koncentruję się na tym powietrzu, które wdycham. Czyli zróbmy takie ćwiczenie. Zatrzymaj się na chwilę teraz ze mną. I wyobraź sobie, że to wszystko napiera, w ogóle wariuje cały świat wokół ciebie, w ogóle nie wiesz, kim jesteś, niepokoje, strachy, lęki. Ty siadasz. Wdech. Uwaga do twojego serca. Wydech. Wdech. I wydech. Głęboki wdech. I wydech. Jesteś. Poczuj, jaka inna energia teraz jest w tobie, jeśli wykonałeś to ćwiczenie, jeśli wykonałaś. Bo tak właśnie jest, tak to działa. Więc przede wszystkim wracamy do rdzenia naszej istoty. Wracamy do zatrzymania się, do teraźniejszości. Jesteśmy obecni w ciele. Czasem się rozproszymy, odlecimy w stare, zapomnimy się pewnie.
ale zawsze wracaj. Sobie, jak nie masz czasu w ciągu dnia, albo czujesz, że za dużo masz obowiązków, to rób sobie takie rytuały. Ja to robiłam to uparcie codziennie. Chodziłam na spacery wieczorami, czy pisałam sobie w dzienniku to, jak minął dzień, jakie emocje się pojawiały, jakie sytuacje. Po prostu cały czas miej kontakt ze sobą, to jest ważne. Dlatego ten świat będzie próbował cię rozproszyć na wszelkie sposoby, odciągnąć uwagę od ciebie samego. Natomiast strach nie jest naszą prawdziwą naturą. Naszą prawdziwą naturą jest miłość. Mamy do wyboru lęk albo miłość i możemy o tym wiedzieć albo nie. Jednak to tak czasami brzmi górnolotnie. Brakuje nam takich narzędzi, które właśnie w codziennym życiu by nam się przydały do tego, żeby to kultywować. Więc zadaję ci to narzędzie. Zatrzymaj się. Skoncentruj się na swoim sercu, kiedy przyjdzie taki niepokój. Oddychaj, połącz się ze sobą. Nie obserwuj tego, co tam się pojawia. Nie musisz tego analizować i rozpakowywać na czynniki pierwsze. W niektórych przestrzeniach właśnie o to chodzi, że czasami pokazuje nam się nasza przestrzeń do pracy. Ale ja mówię o takich atakach, jakby może paniki, czy takiego odrętwienia, takiego nie, może nie opętania, ale takiego zamglenia umysłu, kiedy jesteśmy totalnie rozproszeni. Wtedy wróć do siebie, do swojej uważności, zatrzymaj się. Jednak to, co się w tobie pojawia indywidualnie, też musi się zadziać. Jakby twoja indywidualna praca wewnętrzna z tym, co się w tobie pojawia, z tym, co jest w tobie do uzdrowienia, musi się zadziać. Ja pracuję indywidualnie z ludźmi, ale to ty musisz zdecydować, z kim, jak chcesz pracować. Być może sama podążasz swoją własną drogą. To od ciebie zależy. Jak ty czujesz i kogo czujesz i z kim chcesz jakby współpracować, czy potrzebujesz pomocy, czy nie. Bo każdy z nas na pewnych etapach potrzebuje tej wskazówki, tego wskazania drogi, tego. Czasami się gubimy, naturalne, to jest naturalne. Ja nieustannie uczyłam się prosić o pomoc, bo miałam z tym wielką trudność, więc bardzo wielu ludzi pomogło mi na mojej własnej drodze obudzić się do siebie, zrobić porządek w swojej głowie, oczyścić swoje przekonania i tak dalej. Teraz już wiem, jak to robić, już wiem, jak sobie z tym poradzić, jak sobie ze sobą poradzić. A to był proces. Więc nie bój się prosić o pomoc, nie bój się szukać miejsc ludzi, które cię wspierają, ale przede wszystkim, kiedy właśnie masz takie chwile niepokojów i strachu, wracaj do siebie, do swojego ciała. To jest takie narzędzie, które cię od razu wprowadzi na tory. A teraz rzeczywiście jest tak intensywnie i wydaje nam się, że system mocno napiera, natomiast to ma nam pomóc w naszych procesach. Jest bardzo intensywnie i kiedy nie wiesz, co się w tobie dzieje, kiedy nie masz kontaktu ze sobą na tym głębszym poziomie, to myślisz, że ty jesteś tym. Ty jesteś tym niepokojem, strachem. Wszystko w tobie szaleje i nie wiesz, jak sobie z tym poradzić. Kiedy zaczniesz rozumieć, że to wszystko dzieje się po prostu, ale ty jesteś właśnie po to, żeby to obserwować, widzisz to wszystko, okej, wracasz do siebie, nie bierzesz tego na siebie, co świat przeżywa, bo to masz do tego współczucie. Każdy ma swój własny etap. Ciężko mi jest tutaj odpowiedzieć na takie konkretne pytanie, jak nie znam swojej własnej sytuacji, takiej indywidualnej. Ale na to, co ja czuję, na to, co może pomóc, to właśnie takie zatrzymanie się w teraźniejszości. Ja kiedyś byłam totalnie wkręcona w świat. Bardzo łatwo dawałam się wkręcić w to, co po prostu, w te lęki, historię świata, przyjmowanie się i tak dalej. To jest proces, tego cały czas wychodzę. Nie ma już mowy, że dam się tak wkręcić, jak kiedyś byłam wkręcona. Bo ja już wymedytowałam swoje, wysiedziałam i cały czas też to robię. Zresztą na swojej grupie, jeśli masz chęć dołączyć, bo od dzisiaj rozpoczęłam taką medytację codzienną wieczorem na swojej grupie na Facebooku, która się nazywa Szkoła Życia na Tak. Więc jeśli masz chęć, to zapisz się do tej grupy i od jutra o 20 będziemy medytować. Takie zatrzymanie się, taki reset po całym dniu, wyciszenie, oddech. I zawsze po medytacji będę mówiła kilka słów, jakichś swoich przemyśleń, to się po prostu pojawi. Więc jak masz chęć na takie uczestnictwo i takie zatrzymanie dla siebie, to zachęcam. Po takiej medytacji też warto sobie wziąć zeszyt, bo zobaczyć, co się w tobie pojawiło, co w sobie odkryłaś, co chcesz
w sobie jeszcze uzdrowić, jaka przestrzeń się pojawia, co chcesz w sobie ukochać. Ale przede wszystkim pamiętaj o tym, żeby kontaktować się ze swoją duszą, czyli ze swoim sercem. Jak nie używasz określenia dusza, to pamiętaj o tym, że ona mieszka tutaj, w twoim sercu. I jak się z nią kontaktujesz, ona cię pomaga przejść przez to życie. Ja doświadczam jej bardzo często i coraz intensywniej współpracuję z nią, kocham ją i chcę z nią żyć. Po prostu. Nie wyobrażam sobie życia bez niej. Nie wyobrażam sobie, tyle już przeszłyśmy, że nie wyobrażam sobie siebie bez niej. Ja bym nie dała rady przez to przejść sama, jakby przez to, co przeszłam w życiu. Nie dałabym rady bez jej pomocy. I ja wiem, że kiedy to jest właśnie to połączenie ze sobą na tym głębszym poziomie, o którym mówię, i kiedy sięgasz tego miejsca, to nawet jak są niepokoje, stresy, nawet jak się czasami zapomnisz, to zawsze wrócisz. To się po prostu dzieje błyskawicznie. Albo w ciągu dnia masz niepokój, ale wieczorem wracasz do siebie, jakby jest takie zejście i myślisz sobie, wow, jestem, okej. Okay. Jakby to minie, ten stan minie. Te niepokoje i te strachy miną. To ty decydujesz, gdzie wędruje twoja uwaga. Więc, żeby widzieć więcej miłości w świecie, żeby widzieć więcej radości w świecie i spokoju, trzeba to tutaj zobaczyć najpierw i poczuć. Bo wtedy ten świat może szaleć wokół ciebie. Wszystko się może dziać. Ale ty masz w sercu spokój i miłość, bo ty wiesz, skąd jesteś. Ty wiesz, kim jesteś. I ze tego miejsca możesz obserwować ten szalony świat. On się zacznie uspokajać. Jakby to w tobie się zacznie uspokajać. Na zewnątrz może być wichura. I tak będzie. To są trudne czasy, wymagające dla ludzkości, dla całej naszej planety. Więc będzie się teraz dużo działo. Mam nadzieję, że w jakiś sposób odpowiedziałam na to pytanie. Jak chcesz jakiejś innej odpowiedzi, albo jakieś masz... Nie zaspokaja cię to, co usłyszałaś, to... No możesz sprecyzować bardziej konkretniej, o co tam się u ciebie pojawia. I zapraszam na wspólne medytacje, które bardzo pomagają nam w tych trudnych, wymagających czasach teraz. Więc chyba tyle. Trzymaj się cieplutko i spokojnego oglądania. Nie wiem, kiedy będziesz to oglądać, czy to wieczorem, czy rano, czy w ciągu dnia, czy w nocy. Po prostu spokojnego życia. Trzymaj się ciepło.